Witam Cię gorąco, zapraszam Cię na lekcję o temacie, a co było na maturze? To jest lekcja z rachunku prawdopodobieństwa. Zanim przejdziemy do rozwiązywania zadań, no to muszę powiedzieć tutaj bardzo smutną wiadomość, ponieważ jest to ostatnia lekcja z rachunku prawdopodobieństwa. Ja nad tym bardzo ubolewam, ponieważ rachunek prawdopodobieństwa to jest jeden z moich ulubionych działów. Jest taki piękny. Ja za pomocą rachunku prawdopodobieństwa mogłabym szereg zjawisk opisać, które występują w przyrodzie, czy też w otaczającym nas świecie. Dlatego jest to bardzo ciekawy materiał i no bardzo nad tym ubolewam, że to jest nasze ostatnie spotkanie. Być może oczywiście gdzieś jeszcze będę jakieś kursy nagrywała, gdzie będziemy rozwiązywać zadania z rachunku prawdopodobieństwa, ale konkretnie, żeby się nauczyć tego działu, przygotowałam dla Ciebie te 13 lekcji i teraz niestety dobrnęliśmy do końca. Do ostatniej lekcji właśnie poświęconej już pokazaniu Ci, co będzie, co było na maturze, co może być, oczywiście co będzie też, ale bardziej co było na maturze, z matematyki na maturze podstawowej, właśnie z rachunku prawdopodobieństwa. I przygotowałam dla Ciebie, wyselekcjonowałam dla Ciebie zadania, które są i na jeden punkt, i na 4 punkty. Więc chciałam Ci pokazać, że na maturze z rachunku prawdopodobieństwa są zadania łatwe, ale są też zadania trudne, za dużo punktowane, więc dlatego warto umieć rachunek prawdopodobieństwa. Jeszcze raz powtarzam, warto naprawdę dobrze umieć, dobrze zrozumieć, bo dzięki rachunkowi prawdopodobieństwa możesz sobie nabić dużo procent na maturze. Dlatego zapraszam Cię do tego, żebyś ze mną jeszcze spędził tą jedną lekcję z rachunkiem razem prawdopodobieństwa. No i oczywiście, jeżeli będzie Ci mało, rozwiązuj dalej zadania z tego rachunku prawdopodobieństwa. Zapraszam do rozwiązywania zadań. A co było na maturze? Zadanie numer 1 to jest zadanie maj 2018, zadanie 25 za 1 punkt. W pudełku jest 50 kuponów, wśród których jest 15 kuponów przegrywających, a pozostałe są kupony wygrywające. Z tego pudełka w sposób losowy wyciągamy tylko jeden kupon. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wyciągniemy kupon wygrywający, jest równe. To zobaczysz, jest to zadanie, oczywiście tak jak powiedziałam, za jeden punkt, więc nie będzie to trudne zadanie. Ja spróbuję najpierw narysować to pudełko, tak, żeby nam się przypomniało, jak to Cię uczyłam właśnie zadań. Czyli narysujemy pudełko i w tym pudełku jest 50 kuponów. I wśród tych jest 15, które przegrywają. No to prostym rachunkiem matematycznym zwyczajnie wystarczy odjąć i dostaniemy kupony wygrywające, no bo są przegrywające, wygrywające. Czyli tych wygrywających będzie oczywiście 35. I my mamy z tego pudełka wyciągnąć jeden los. Wybieramy jeden los i mamy policzyć prawdopodobieństwo, że los, który wyciągniemy, będzie wygrywający. Los wygrywający. Ja oczywiście czasem mogę tutaj skrótowo pisać, ponieważ jak widzisz, jest to zadanie testowe, więc nikt nam nie będzie patrzył, jak my to rozpiszemy, czy my to jak zrobimy, jakim sposobem. Ja myślę, że tutaj akurat w tym zadaniu będziemy stosować metodą drzewka, dlatego że robimy pewną czynność tylko raz, tylko jeden los. No to popatrz jak prosto. Albo wygra nam los, albo nam los przegra. Czyli albo będzie kupon wygrywający, albo kupon przegrywający. Jaka jest szansa na kupon wygrywający? Popatrzmy, 35 na 50. A na przegrywający? 15 na 50. Czyli ile wynosi prawdopodobieństwo zdarzenia, że mój los wygra? No popatrz, jest tylko taka jedna gałąź. Więc takie to jest prościutkie. Tak, P od A równa się 35 nad 50. Oczywiście ja to mogę skrócić, aczkolwiek od razu popatrzmy. Nawet na maturze nie trzeba było skracać. Widzisz? Odpowiedź D właśnie jest dokładnie taka, że jest to 35/50. Ja zawsze uczę młodzież, żeby skracać. No bo bardzo często właśnie jest tak, żeby podać wynik w postaci ułamka nieskracalnego. Ale tutaj nawet nie musieliśmy skracać. Takie to było proste, popatrz jakie krótkie. Tak, zadanie za jeden punkt. Zadanie numer 2.
Dane są zbiorowe. Zbiór A to są takie liczby 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. A zbiór B to są liczby 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Z każdego z nich losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie podzielna przez 3. Obliczone prawdopodobieństwo zapisz w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego. To jest zadanie również maj 2018 z matury, z maja 2018. Jest to tylko, że jest to zadanie 33 za 4 punkty. Popatrz. Warto umieć rachunek prawdopodobieństwa, tak jak powiedziałam, ponieważ jest to zadanie za 4 punkty. Można dostać 4 punkty, to jest aż 8%. A wiesz, że wystarczy 30%, żeby zdać maturę. Zatem ja wypiszę może na początek. Mamy takie zbiory. Liczba 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Natomiast zbiór B to będą takie elementy. 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. I teraz, na czym polega tutaj doświadczenie? Otóż tak się składa, że będziemy z tego zbioru losować jedną jakąś liczbę, nie wiem jaką, czyli A, i z tego zbioru będziemy losować jakąś liczbę, też nie wiem jaką, czyli B. I mam policzyć prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, a nazwę go niech będzie A, zdarzenie standardowo, chociaż niby tutaj A jest zbiór oznaczony, ale zdarzenia też możemy literkami A oznaczać, więc nie ma problemu. Mam policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie podzielna przez 3. Czyli mam obliczyć prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, że suma wylosowanych liczb będzie podzielna przez 3. Oczywiście jeszcze jest jedna informacja, żeby przedstawić wynik w postaci ułamka nieskracalnego, ale to już na samym końcu. No to zaczynamy od opisania omegi. Jest to zadanie za 4 punkty, to ja oczywiście bym omegę opisała. Na czym będzie polegało nasze doświadczenie? Jeszcze raz przypomnijmy. Polega ono na tym, że najpierw losuję jedną liczbę ze zbioru A, a później jedną liczbę ze zbioru B. Zatem wylosowałam jakieś dwie liczby. Z tym, że A należy do mojego zbioru A, żeby go już nie przepisywać, natomiast B należy do mojego zbioru B, żebym też już nie musiała przepisywać, a jest tutaj na początku tego zadania napisane są te zbiory. Dobrze, no to teraz wyznaczmy moc. No, w jaki sposób będziemy wyznaczać moc tego zbioru? No, ja oczywiście uczę reguły mnożenia. Rysuję dwie kratki i teraz popatrz. Tutaj będzie moja ta liczba A, a tu będzie moja liczba B. Zatem patrzymy. Liczby A to mogą być te. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mam możliwości, razy, a teraz B to będą moje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, też 7 możliwości, prawda? Czyli moc mojego zbioru omega będzie po prostu 49. Już za to masz punkt na maturze. Następnie musimy się skupić już teraz nad naszym zdarzeniem. Otóż zdarzenie A polega na tym, że suma wylosowanych liczb będzie podzielna przez 3. No i tutaj się mamy też, ponieważ część młodzieży nie pamięta tej cechy podzielności przez 3. Przypomnę, żeby liczba dzieliła się przez 3, to suma jej cyfr ma być podzielna przez 3. Zatem, jak będziemy robić? No tych możliwości jest oczywiście dużo, 49, ale myślę, że najprościej będzie mi, żeby Tobie pokazać właśnie, najprościej będzie mi wypisać. Czyli tak, załóżmy, że najpierw wylosowałam liczbę 100, czyli pierwsza będzie setka, to teraz popatrzmy, co ja mam do niej dolosować, żeby była podzielna przez 3. Suma cyfr tutaj jest 1. I jak ja dołożę 10, czyli jak ja dodam te dwie liczby, to będę miała liczbę 110. Liczba 110 niestety nie jest podzielna przez 3, no bo ma 1, 1, 0, prawda? Więc jak najbardziej tutaj dziesiątkami nie pasuje. Ale 11, popatrz, czy pasuje? Oczywiście, bo mam 111 z tego. Ja tutaj będę może pisała, będzie lepiej widać. Jest to liczba 111, ona się dzieli przez 3.
Możesz użyć kalkulatora, a najlepiej, żebyś znał cechę. Stoi na, jak dodam te wszystkie cyfry, to mam 3. 3 podzielone przez 3 jak najbardziej wynosi 1, czyli jest podzielone przez 3, więc tutaj nam pasuje. No to spróbujmy do tej setki jeszcze coś dobrać, czyli 100 może być 12, 113, 114, 115, 116. To nie są byle jakie liczby, popatrz, to nie są byle jakie. One są ustawione po kolei, po to, żebyś nie miał wielkiego problemu. Czyli jeżeli ta 111 się dzieliła przez 3, to następna, żeby się dzieliła przez 3, musi być o 3 większa. No to musi być 114, czyli 14 dosztukuję, czyli piszę ci 1, 1, 4. No to znowu, żeby była podzielna przez 3, prawda, to muszę dodać jeszcze trójkę, prawda? Czyli będę miała wtedy 117, ale czy jest taka możliwość? No niestety już nie ma. Nie ma już takiej możliwości. W związku z tym, jeżeli nie ma, to znaczy, że ze setką już więcej przypadków nie będzie. Teraz to samo robimy z liczbą 200. 200 dodać 10, to mam 210. No będzie oczywiście, zapiszę ci tutaj 210. Jak najbardziej. Zawsze w tym zadaniu, jak tutaj zauważysz, najważniejsze, żebyś tą pierwszą wskazał, bo później będzie o 3 większa, no bo ma być podzielona przez 3, tak? Czyli 210 jest ok. No bo suma C wynosi 3, jest podzielona przez 3. No to następne z 200 będzie o 3 większe, czyli będzie jeszcze 13. Zapiszę ci to 213. No widzisz, że liczba 213 jest podzielna przez 3. No to następna o 3 większa do 13 jest 16. No to jest jeszcze. Czyli piszemy 200 będzie z 16. Czyli zapiszę ci tutaj 216. Też się dzieli przez 3. No to następne już więcej nie ma z 200. No to teraz lecimy z 300. No to 300. I teraz patrzymy. 300. Czy z dziesiątką by mogło być? No tak się składa, że byłoby 310, nie dzieliłoby się. Czy 311 by mogło być? Nie, bo suma cyfr dawałaby 5. No to 312. Jak najbardziej. 312 będzie dobre, tak? 312 będzie dobre, bo suma cyfr dzieli się przez 3. No jest to takie trochę żmudne zadanie, ale za 4 punkty tyle masz czasu na maturze, więc takim sposobem ja ci to tłumaczę jak najprościej, żebyś zrozumiał, nie ma żadnego problemu. No to 3 większa jest 15, czyli jak najbardziej może być. Zapiszę tutaj 315, jest też jak najbardziej liczbą podzielną przez 3. No to mam skończone już 300, to teraz 400 bierzemy. 400. I teraz zastanówmy się, czy 410? No nie bardzo, bo wychodzi suma cyfr 5. No to 411, czyli 11 tu dopiszę. U góry ci napiszę 411, bo tak lepiej będziesz widział. Suma cyfr jest 6, więc dzieli się przez 3. No to o 3 większa to będzie 414, czyli będzie 414. Jak najbardziej też się dzieli przez 3 ta liczba. No to jeszcze o 3 większa byłaby 17 tutaj. No ale niestety nie ma 17. No to pod spodem będę pisała. No to teraz z liczbą 500. 510 oczywiście będzie dobra. Napiszę tutaj 510. Jak najbardziej ona się dzieli przez 3, bo suma cyfr wynosi 6. No to skoro mam 510, no to dokładam 3, mam 500 i 13, czyli 513, no i też się zgadza, oczywiście też się dzieli przez 3. No to dokładam 3 i mam 16, czyli 500 z 16. Jak najbardziej 516 dzieli się przez 3. No to z 500 już tyle, to teraz 600. No to 600, ono podobnie jak 300 było podzielne przez 3, więc możesz już pewną analogię zauważyć, że 600 z dziesiątką nie pójdzie, z 11 również nie pójdzie, pójdzie z 12 i mamy wynik 612. Zatem oczywiście pójdzie dalej 600 z 15, mamy 615. No i więcej już nie da rady, prawda? Dobra, no to teraz już mamy 600, no to zostało tylko 700.
Czyli 700 z dziesiątką pójdzie? No nie bardzo, bo suma cyfr da 8, no to 700 z jedenastką pójdzie. Zaczynaj od początku, bo wtedy nie będziesz miał takiego bałaganu. No to mamy liczbę 711, jak najbardziej dzieli się przez 3, no to o 3 większa ta druga, czyli 14, no to zapiszę Ci tutaj 714, jak najbardziej ona jest podzielna przez 3. No to o 3 większa to byłaby 17, no ale niestety jej już tutaj nie ma. Ja tutaj to wszystko Ci rozpisałam, ale jakbyś tak pokombinował sobie w głowie, mógłbyś tutaj pewną analogię zauważyć, ale skupmy się na tym, że tak. Ze setką mamy 2, z 200 mamy 3, popatrz, z 300 2, z 400 mamy 2, z 500 2, czy nawet, z 600 2 i 700 2. Także to nie jest taka analogia, że raz, dwie, raz, trzy, raz, dwie, raz, trzy. Ale można by było pewne rzeczy tutaj, na pewne rzeczy zwrócić uwagę. No ale to oczywiście wymagałoby już tam głębszego zastanowienia. Tak jest łatwo, bardzo łatwo, więc liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Czyli moc takiego zdarzenia to jest 16. Czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A wynosi 16/49. No i tak się składa, że tego absolutnie nie będziemy w stanie już skrócić. Zadanie numer 3, maj 2017, zadanie 33 za 2 punkty. Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosujemy liczbę, która jest równocześnie mniejsza od 40 i podzielna przez 3. Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego, oczywiście nieskracalnego. Zatem, ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, czyli ja wypiszę naturalne dwucyfrowe, dziesiątka, jedenastka, dwunastka, trzynastka i tak dalej. No nie będę ich wszystkich wypisywała. I ostatnią naturalną dwucyfrową jest 99. I z tego zbioru, popatrz, ja losuję jedną liczbę. Losujemy. Jedną liczbę losujemy z tego zbioru. I mamy policzyć prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, że wylosowaną liczbę, która jest mniejsza od 40, tak skrótowo zapiszę, i jest podzielna przez 3. Że jest mniejsza od 40 i podzielna przez 3. Wynik mamy zapisać w postaci ułamka zwykłego, nieskracalnego. Otóż, popatrz, jest to zadanie dosyć proste, jak zobaczysz, dlatego że robimy pewną czynność tylko raz. Czyli losujemy jedną liczbę. No więc nasza omega to będzie właśnie ten zbiór. 10, 11, 12, 13 i tak dalej, aż do 99. Zatem, ile będzie wynosiła moc tego zbioru? Jeżeli my pewną czynność robimy raz, to nie będziemy tutaj robić reguły mnożenia, nie będziemy rysować kratek, tylko od razu pasuje wiedzieć, ile jest tych liczb dwucyfrowych. No i tutaj czasem młodzież ma problem. Niektórzy mówią, że tych liczb jest 99, a niektórzy mówią, że 89. A tak się składa, że tych liczb jest 90. Najpierw Ci pokażę, jak do tego dojść. Liczby od 1 do 99, jest ich oczywiście 99. Ale od tych liczb ja muszę odjąć te jednocyfrowe, od 1 do 9, czyli muszę odjąć 9, czyli zostanie mi 90. Od 99 odejmuję te 9 z przodu, które są przed dziesiątką i wychodzi mi 90. Ale też jest inny sposób na to. Ja taką dygresję tutaj zrobię i powiem Ci, jak innym sposobem zrobić. Można sobie narysować dwie krateczki, jako tu jest cyfra dziesiątek, tu jest cyfra jedności. I teraz tak, żeby stworzyć liczbę dwucyfrową, na początku nie może być zera, czyli możliwości 9. A drugie już może być 0, może być inna, prawda? Czyli możliwości 10. Stąd 9 razy 10 jest 90. Ja tego celowo tutaj nie piszę, żebyś się nie pomylił, że Twoje tutaj doświadczenie polega na tym, że będziemy coś robić dwa razy.
My wlosujemy jedną liczbę, tylko ona nam się może trafić na 90 sposobów, a policzyliśmy na boku to właśnie, że tych liczb dwucyfrowych jest 90. Jako ciekawostkę dodam Ci, że liczb dwucyfrowych jest 90, liczb trzycyfrowych jest 900, liczb czterocyfrowych jest 9000 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc gdyby taka sytuacja była, pamiętaj, że mnożysz tą dziewiątkę razy 10, razy 100, razy 1000 i wychodzi Ci odpowiednia ilość tych liczb dwucyfrowych, trzycyfrowych, czterocyfrowych i tak dalej. No to teraz popatrzmy, czytamy dopiero teraz zdarzenie A. Mam wylosować liczbę, która jest mniejsza niż 40 i ma być podzielna przez 3. No, to tych liczb wcale nie będzie tak dużo, nie, więc postarajmy się je wypisać. No to najmniejsza, popatrzmy sobie na początek naszego zbioru, czy tu, dziesiątka jest podzielna przez 3? No nie, jedenastka nie, no następna, dwunastka jak najbardziej. I teraz pamiętaj, ja nie mogę przekroczyć 40, tak? W zasadzie to ja mam napisać liczbę mniejszą od 40, a wypisuję je, polecą szybko, dodaję tylko trójki, bo żeby były podzielne przez 3, no to 15, no to 18, no to 21, no to 24, no to 27, no to 30, nie będzie ich tak dużo, no to 33, no to 36, no to 39, uwaga, stop, bo następna byłaby 42, a ona już nie będzie się zgadzała z tym warunkiem. Tu jest bardzo ważny spójnik koniunkcji, czyli ma zachodzić i ta pierwsza część, czyli ma być i podzielna przez 4, i przypodzielna przez 3, i mniejsza od 40. Pamiętaj o tym. Ma być i podzielność przez 3, i liczba mniejsza od 40. Dlatego ja tylko tyle ich wypisałam. Zatem moc tego zdarzenia, no to policzmy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, moc tego zdarzenia A to jest 10. Zatem prawdopodobieństwo mojego zdarzenia losowego to jest 10 przez 90 i kazali skrócić, no to skracamy. Przez 0 skrócimy sobie, czyli, znaczy nie, że przez 0, tylko skrócimy sobie po zerze, źle powiedziałam, czyli skracamy przez 10, żeby było jasne, czyli mamy 1/9 tutaj i takie jest to prawdopodobieństwo naszego zdarzenia A, które polegało na tym, że z takiego zbioru liczb dwucyfrowych, naturalnych, oczywiście, mam wylosować jedną liczbę i ma być ona zarówno mniejsza niż 40 i ma być podzielona przez 3. Zadanie numer 4, czerwiec 2017, zadanie 25 za 1 punkt. Rzucamy dwa razy symetryczną, sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo otrzymania pary liczb, których iloczyn jest większy od 20, jest równe. I mamy tutaj 4 odpowiedzi, no bo oczywiście jest to zadanie za 1 punkt. No więc na czym polega doświadczenie? Dwukrotny rzut kostką. Wypiszę, żeby było jasne. Dwukrotny rzut kostką. I teraz mamy policzyć prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, że iloczyn tych oczek, tak napiszę, iloczyn oczek jest większy od 20. Tak w skrócie, żeby było wiadomo, o co chodzi. Mamy policzyć prawdopodobieństwo tego, że otrzymam taką parę liczb, których iloczyn jest większy od 20. Czyli iloczyn oczek właśnie jest powyżej 20. No to proszę bardzo, dwukrotny rzut kostką, to myślę, że już pamiętamy, że takie AB, że A przecinek B należy do takiego zbioru. Zaraz możesz zadać mi takie pytanie albo pomyśleć sobie w głowie, dlaczego ja tą omegę cały czas wypisuję, a przecież to jest zadanie testowe. No oczywiście, że nie musimy zadaniem testowym, bo to nikt nie będzie Ci sprawdzał, czy to wypisałeś, czy nie. No ale ja bym chciała jednak to wszystko zrobić tak formalnie, tak ładnie, żebyś wiedział, gdyby takie zadanie trafiło się otwarte. No to moc takiego na zbioru zdarzeń elementarnych, rysując dwie krateczki, mamy 6 razy 6, czy też od razu 36. No to teraz dopiero patrzymy na nasze zdarzenie. Nasze zdarzenie polegało na tym, że iloczyn oczek ma być większy od 20. No to skoro ten iloczyn ma być większy od 20, no to spróbujmy wypisać, bo nie ma tego nie wiadomo jak dużo. 36 to jest wszystkich możliwości. No to na pewno w zdarzeniu A, myślę, wiem, że będzie ich mniej. Zatem spróbujmy. I teraz tak, bardzo bym Cię prosiła, jak będziesz sobie wypisywał te elementy, to żebyś nie miał bałaganu. Najpierw sobie spróbuj przemyśleć sprawę z jedynką. Jedynka na początku.
Jedynka z jedynką da w iloczynie 1. To nie pasuje, bo ma być większe od 20. No to maksymalnie może być jedynka z szóstką. Ale też nie pasuje, bo 1 razy 6 to wcale nie jest więcej niż 20, to jest 6. No to co innego można by było? No to spróbujmy z dwójką teraz. No to z dwójką. 2, dwójka z jedynką. No to da nam 2, nie bardzo. No to dwójka z szóstką weźmie maksymalnie. No to da nam 12. No to też nie będzie. Popatrz, jak dużo możemy już rzeczy odrzucić. No to daj trójka. No to trójka z jedynką 3. A trójka z szóstką 18. No to też za mało. No to bierzemy czwórkę. No czwórka. Czwórka z piątką dopiero. Czwórka z piątką dałaby iloczyn 20. Ale ma być więcej niż 20. Czyli czwórka z szóstką i tylko czwórka z szóstką. No to teraz piątka, no to spróbujmy. Piątka z czwórką za mało, żeby dała więcej niż 20 iloczyn, no to piątka z piątką. Ja może będę pisała Ci, że jak pomnożę wyjdzie 24, to jak pomnożę 25, żeby się zgadzało z tym właśnie, że ma być większe od 20, no to piątka jeszcze może lecieć z szóstką. No bo wtedy jak pomnożę wychodzi 30 i też jest ok. No to piątkę mam załatwioną. No to teraz szóstkę. No to już widzę, że szóstka mogłaby z czwórką, jak najbardziej, bo wtedy iloczyn wyjdzie 24. No to szóstka mogłaby z piątką też, to już widzę, bo tu była, bo da iloczyn 30, ale szóstka jest taka super jeszcze, że może sama z sobą. Szóstka z szóstką i wtedy iloczyn będzie równy 36. Popatrz, widzisz, mówiłam Ci, że tych możliwości nie ma za dużo, więc warto wypisać. No to moc zdarzenia A. Liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6. To mam 6 takich możliwości. Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest 6 podzielone przez 36. Jak ja to skrócę oczywiście przez 6, no to wychodzi mi wynik 1/6. I to jest odpowiedź do naszego zadania, w tym wypadku numer 4. Oczywiście teraz musimy sprawdzić, która to jest odpowiedź w naszym tutaj zestawie, w tym, z którego możemy wybrać. Mamy taką odpowiedź, jest to odpowiedź A. 1/6. Więc wybieramy prawidłową odpowiedź i zaznaczamy na maturze odpowiedź A. Zadanie numer 5, czerwiec 2017, zadanie 31 za 2 punkty. Ze zbioru liczb od 1, mamy po kolei do 15, losujemy bez zwracania 2 razy po jednej liczbie. Wylosowane liczby tworzą parę AB, gdzie A jest wynikiem pierwszego losowania, zaś B jest wynikiem drugiego losowania. Oblicz, ile jest wszystkich par AB, takie, że iloczyn A razy B jest liczbą parzystą. Zatem tak, napiszemy sobie ten zbiór. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I teraz popatrz, to zadanie, czy w tym zadaniu jest treść oblicz prawdopodobieństwo? Nie ma. Skoro nie ma takiej treści, to wcale nie musisz pisać omegi. Będzie to zadanie bowiem z elementów kombinatoryki, z reguły mnożenia. Tylko musimy to zrozumieć, prawda? Z tego zbioru mamy losować, czyli losujemy dwie liczby, bo tam pisze, losujemy bez zwracania 2 razy po jednej liczbie. Więc ja napisałam, losujemy dwie liczby bez zwracania. To jest to samo, co losujemy bez zwracania 2 razy po jednej liczbie. Czyli chodzi o to, że losujemy najpierw jedną liczbę, a później drugą liczbę, tylko bez zwracania. I utworzyliśmy parę A i B, gdzie napisali nam, że to jest pierwsze losowanie, no tak, żebyśmy byli pewni, że tak jest, a to jest drugie losowanie. I my mamy policzyć, ile jest wszystkich takich par, takich, że ten iloczyn A razy B będzie liczbą parzystą. Liczba ma być parzysta. I mam powiedzieć, ile jest takich liczb, ile jest takich liczb AB, takich par ile jest, tak, żeby ten iloczyn A razy B był liczbą parzystą. Może zacznijmy od tego, że co to znaczy, kiedy iloczyn dwóch liczb będzie liczbą parzystą? Otóż będzie on parzystą liczbą wtedy, kiedy pierwsza będzie parzysta, a druga też może być parzysta, jak najbardziej. Tak, może być, czyli parzysta z parzystą, jak najbardziej. Może być również pierwsza parzysta, a druga nieparzysta.
Parzysta z nieparzystą też da parzystą, jak pomnoż. I może być wreszcie ewentualność trzecia. Pierwsza nieparzysta, za to druga parzysta. Czyli innymi słowy, żeby z iloczynu wyszła liczba parzysta, to co najmniej jedna ma być parzysta. No ale musimy, mój drogi, rozpatrzyć takie przypadki, że albo będą dwie parzyste, albo pierwsza parzysta, albo druga parzysta. Bo tutaj kolejność ma znaczenie, że ja losuję najpierw jedną liczbę, a później drugą. Czyli ja mogłam różnie wlosować. Mogłam wlosować czwórkę z siódemką, ale mogłam wlosować siódemkę z czwórką. Dlatego pierwsze byśmy może zaczęli od tego, żebyśmy powiedzieli sobie, ile w tym zbiorze jest tych naszych liczb parzystych. Otóż mamy liczb 15, czyli tu mamy 15 liczb. Ja może zapiszę. Czyli ile jest w nieparzystych? No nieparzysta zaczyna się od nieparzystej i kończy się na nieparzystej. Czyli to znaczy, że nieparzystych będzie o 1 więcej. Czyli w tym zbiorze jest 8 nieparzystych i 7 parzystych. Jeżeli nie wiesz, to sobie możesz podkreślać. Liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parzystych. No to wiadomo, że będzie pozostałych 8 nieparzystych. No i teraz policzmy, jakie to będą pary. Ile to będzie możliwości. Czyli tak, para, czyli pierwsza A ma być, druga B, tak? Ale najpierw robimy przypadek. Parzysta z parzystą. Dodać drugi przypadek. Parzysta może się nam trafić, a później nieparzysta. I trzeci przypadek. Może nam się najpierw nieparzysta trafić, a później parzysta i też będzie dobrze. Czyli mamy regułę mnożenia połączoną właśnie z regułą dodawania, jak widzisz. Czyli parzystych było ile? Parzystych było 7, czyli pierwszą parzystą na 7 sposobów, no to drugą parzystą oczywiście na sposobów 6. No to tutaj, parzystych było 7, no to pierwsza ma być parzysta, druga nieparzysta i ich było 8. No to dalej, tu ma być pierwsza nieparzysta, było ich 8, a druga parzysta, czyli było ich 7. Ja widzisz, rozdzieliłam parzyste, nieparzyste. Oczywiście to samo zadanie mogłabym próbować wypisywać, ale wiesz, ile byłoby to możliwości? No zaraz zobaczysz ile. Czyli 7 razy 6 mamy 42. Dodać 7 razy 8 mamy 56. Dodać 8 razy 7 mamy 56. No i jak to oczywiście wszystko sobie dodamy? 50 i 50 to mamy 100, dodać 40, 140. Dodać 2 szóstki, czyli mamy 152 i dodać 2, 154. No mi osobiście nie chciałoby się wypisywać tych wszystkich możliwości, bo byłoby ich aż 154. Czyli podsumowując, najważniejsze tutaj w tym zadaniu było to, żebyś zobaczył, że to nie jest zadanie takie typowe oblicz prawdopodobieństwo. Po pierwsze, to jest zadanie z reguły mnożenia, połączonej, widzisz, z regułą dodawania. I ważne jest to, żebyś wiedział, kiedy iloczyn jest parzysty. Iloczyn jest parzysty wtedy, kiedy co najmniej jedna jest parzysta, czyli albo dwie parzyste, albo pierwsza parzysta, albo druga parzysta. Innej ewentualności nie ma. Zadanie numer 6, maj 2016, zadanie 34 za 4 punkty. Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie równa 30. Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego. Zatem, po pierwsze, musimy sobie ustalić, jaki to mamy zbiór. Mamy zbiór liczb naturalnych dwucyfrowych, czyli dziesiątka, jedenastka, dwunastka i tak dalej, aż do 99. Zapewne pamiętasz, bo robiliśmy zadanie trzecie i tam była mowa o tym, że tych liczb jest 90. Ja tu napiszę, że ich jest 90 sztuk dla przypomnienia. I teraz co robimy? Z tego zbioru losujemy, napiszę, losujemy dwa razy po jednej liczbie. Dwa razy po jednej liczbie i zapiszę bez zwracania. Losujemy dwa razy po jednej liczbie bez zwracania. Mamy policzyć prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, że suma liczb będzie równa 30. No i oczywiście wynik trzeba zapisać w postaci ułamka nieskracalnego. Dobrze, no to więc zacznijmy od opisania omegi. Czyli
Omega. Omega będzie polegała tutaj, ta omega będzie wyglądała tak, że będzie to zbiór takich par uporządkowanych A i B, takich, że zarówno A, jak i B może być właśnie dziesiątką, albo jedenastką, albo dwunastką i tak dalej, aż do 99, bo może być jedną z tych dwucyfrowych, ale bez zwracania, widzisz? Bez zwracania, bez powtórzeń. Czyli to oznacza, że muszę dopisać, że A to nie może być to samo co B. Zatem moc tego zbioru omega, rysuję dwie kratki. Za pierwszym razem mam ile możliwości? No za pierwszym razem mam możliwości 90. A za drugim razem już, no jedna już mi odpadła, mam 89. Mogę to oczywiście wziąć kalkulator i pomnożyć, a mogę tak zostawić, licząc na to, że nam się coś skróci. Ale zapiszę, żeby tutaj nie było problemów. Mamy 8010. No to dalej teraz. Na czym, teraz dopiero przechodzimy do tego, na czym polega zdarzenie A. Zdarzenie A bowiem na tym polega, że suma liczb jest równa 30. No, przypuszczamy, że tych liczb nie będzie za dużo. Ma suma dawać 30. No to spróbujmy je zacząć wypisywać, prawda? Czyli tak, dziesiątka z dwudziestką pasuje, oczywiście, że są obie dwucyfrowe. Zaczynam od najmniejszej. No to jedenastka z dziewiętnastką, oczywiście. No to dwunastka z osiemnastką. No to trzynastka z siedemnastką. Dalej, czternastka z szesnastką. No to piętnastka. I teraz uwaga, piętnastka powinna być z piętnastką, ale przecież było bez zwracania. Czyli nie może być piętnastka z piętnastką, bo mają być różne. No czyli przechodzę do szesnastki. Szesnastka już widzimy z czym? Z czternastką. No to siedemnastka z trzynastką. No to osiemnastka z dwunastką. No to dziewiętnastka z jedenastką. No i w końcu dwudziestka z dziesiątką. Czy mogłabym wziąć liczbę 21? No, nie bardzo. Dlatego, że jak wezmę 21, to potrzebuję dziewiątki. A ja tu dziewiątki nie mam, bo ja losuję ze zbioru liczb dwucyfrowych. I na tym moje wypisywanie się kończy. Zatem moc mojego tutaj zdarzenia A to policzmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementów. Mam 10 elementów. Zatem mogę napisać, że prawdopodobieństwo mojego zdarzenia A to jest tak 10 do 8010. Zero możemy sobie tutaj przekreślić, czyli podzielić zarówno licznik, jak i mianownik przez 10 i otrzymujemy 1 nad 801. No niezbyt to duże prawdopodobieństwo, oczywiście, że niezbyt duże, dlatego, że no akurat, że mi się trafi suma liczb równa 30, no to akurat muszę mieć szczęście. Dlatego nie dziw się, że to prawdopodobieństwo jest nie za duże. Zadanie numer 7, maj 2014, zadanie 23 za 1 punkt. Jeżeli A jest zdarzeniem losowym, zaś A' jest zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia A oraz zachodzi równość, że P od A jest równe 2 razy P od A', to... I tak w odpowiedziach A, B, C, D mamy podane, ile wynosi P od A. Czyli ja przepiszę tą taką równość, że P od A to się równa 2 razy P od A'. Nie będę odpowiedzi przepisywała, nie będę pisała tego, że A jest zdarzeniem losowym, a A' jest zdarzeniem do niego przeciwnym, bo to oczywiście wiemy. Tylko popatrzmy, mamy takie równanko. No pasowałoby coś podstawić. Oczywiście ja mogę podstawić własność, że P od A' to jest 1 minus P od A. Była taka własność, więc ją podstawmy w odpowiednie miejsce za to. Tu będę podstawiała. Zatem P od A to się równa 2 razy, otwieram nawias, 1 minus P od A. Robię taki większy nawias, żeby było lepiej widać, czyli P od A to się równa. I teraz wymnażam przez nawias. 2 razy 1, oczywiście 2, minus. 2 razy P od A, no to jest 2 P od A. P od A tu musisz potraktować jako niewiadomą, jako x, dlatego przenosimy to na tą stronę i mamy P od A dodać, bo ze zmienionym znakiem 2 P od A równa się 2. Tu mamy tak jakby 1 P od A, no nie, jak nie pisze nic, to znaczy, że w domyśle z przodu jest jedynka. Czyli 1 P od A dodać 2 P od A, to mamy 3 P od A.
i to się równa 2. Jak ja to podzielę obustronnie przez 3, otrzymuję, że P od A to się równa w ułamku 2/3. No i teraz wystarczy zerknąć na, która to była odpowiedź. No tak się składa, że jest to odpowiedź A prawidłowa. P od A jest równe 2/3. To wszystko już, jeżeli chodzi o ten piękny świat probabilistyki, rachunku prawdopodobieństwa. Na to nasze spotkanie przygotowałam 7 zadań. To są zadania wybrane z różnych arkuszy maturalnych, czyli z takich właśnie arkuszy, które już Twoi starsi koledzy pisali. Myślę, że te zadania, one oczywiście nie obrazują całej istoty, całego piękna rachunku prawdopodobieństwa, ale myślę, że Ci spokojnie wystarczą, żebyś zobaczył, z jakimi zadaniami możesz spotkać się na egzaminie maturalnym właśnie z rachunku prawdopodobieństwa. A ja bardzo Cię gorąco zachęcam do tego, żebyś mimo tego, że na maturze są dosyć łatwe zadania z rachunku prawdopodobieństwa, bo naprawdę są łatwe. Ja z Tobą robiłam dużo ciekawsze zadania. Mimo tego właśnie, że są tak łatwe na maturze, żebyś brnął dalej, głębiej w rachunek prawdopodobieństwa, bo to jest naprawdę bardzo piękna część matematyki. Bardzo piękna i bardzo, bardzo życiowa. Po prostu miodzio. Mam nadzieję, że ten kurs Ci się sprzyda i dzięki temu właśnie kursowi będziesz mógł fajnie, bardzo fajnie napisać, rozwiązać zadania z rachunku prawdopodobieństwa na maturze. Jeżeli Ci się spodobało, to oczywiście zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną. Obejrzyj również kolejny kurs z innego działu, który Cię nurtuje, który Cię interesuje. A tymczasem do zobaczenia.